Nowoczesne społeczeństwo coraz częściej jest zainteresowane wykorzystaniem produktów wytworzonych z materiałów naturalnych. Takim materiałem jest wosek pszczeli i wytworzone z niego świece. Świece woskowe spalają się jasnym płomieniem, nie dymią i ujemnie jonizują powietrze, czyli korzystnie dla naszego zdrowia. Oprócz tego płomień świecy z wosku pszczelego eliminuje z atmosfery różne szkodliwe substancje, również te, które powstają w wyniku palenia papierosów. Najprościej świecę z wosku pszczelego wykonuje się z węzy. Odpowiednio przycięty plaster węzy skręcamy po uprzednim umieszczeniu wewnątrz kawałka bawełnianego knota. Bardziej zaawansowany sposób to wykonywanie świec z lanego wosku. Świecę wykonujemy z wosku pszczelego pierwszej klasy. Do wytwarzania woskowych świeczek służą nam silikonowe formy. Pierwszą czynnością jest zamocowanie knota wewnątrz formy. Robimy to w sposób następujący. Bierzemy knot bawełniany, umieszczamy go wewnątrz formy, naciągamy. Końcówkę knota przybijamy wykałaczką. Jeszcze raz naciągamy. Następnie formę ściskamy przy pomocy gumek. Forma jest gotowa do użytku. Zwracam uwagę przed nalaniem wosku, aby knot znajdował się na środku. To była forma rozcinana. Natomiast jeżeli mamy formę stałą, proces zakładania knota przebiega trochę inaczej. Przepychamy knot przez otwór dolny, wyciągamy knot i przeciągamy go przez otwór górny i wyciągamy na górze. Następnie wykałaczkę przebijamy z tej strony i knot naciągamy. Forma jest gotowa do użycia. Wosk rozgrzewamy w metalowym naczyniu. Dokładamy kawałeczki wosku. Kolejnym etapem będzie napełnienie form płynnym woskiem. Bierzemy kolejną formę i nalewamy wosk. Ostrożnie, żeby niepotrzebnie nie marnować wosku, nie rozlewać. Powoli forma się napełnia. Po kilkudziesięciu minutach wosk zastygł. Wyjmujemy z form gotowe świeczki. Przecinamy odpowiednio knot. Jest gotowy produkt. Jeszcze jedna czynność, zanurzenie końcówki knota w płynnym wosku.